Cześć, słuchajcie, dzisiaj akcja jest taka. Na razie nie jadę grabić z patyków z tego względu, że chcę przejechać na inne działki, tam gdzie mam więcej tych patyków w przejazdach i muszę sobie przejechać środki rozdrabniaczem, bo już tam widzę, jest coś powyciągane w tym małym pod spodem. Gdzieś tam już jakieś przewody, nie wiem czy to widać, czy nie widać, już tam coś wisi. Podejrzewam, że to chyba od spryskiwaczy. No dobrze by było, żeby nie jakieś prądowe, bo potem trzeba będzie to łatać. Także tak wyglądają sprawy. Przepinam. Tym wyjeżdżam. Potem się wezmę za ten bolec, jak zjadę. No i jadę, przekoszę sobie te środki. Także do usłyszenia w sadzie. No i słuchajcie, tak jak wam mówiłem wcześniej, podjadę sobie na tą, tu mam takie, wiecie co, kwaterę, znaczy kwatera, to nie kwatera, zostało, zostawiłem tego idareta, to jest idaret na siódemce. Zostawiłem go, bo wiecie co, on tu fajnie owocuje. A tak szczerze powiedziawszy, nie miałem nawet drzewek, żeby obsadzić sobie całe tutaj to pole. Więc po prostu najzwyczajniej w świecie go zostawiłem. No i widzicie co tu jest, kazałem go troszeczkę mocniej przeciąć. Czy mocniej, no ja wiem czy to jest mocniej. On jest przecięty jak jest przecięty. I mamy tutaj po prostu od groma patyków, a nie chcę się tu pchać tym małym, bo znowu pourywam jakieś kable. Już stoi. Dlatego słuchajcie, taka sytuacja. No i próbujemy to kosić, zobaczymy co się będzie działo. Tak jak widzicie, ja sobie przelatuję na następne działki. Słuchajcie, co wam mogę powiedzieć. Mokro, ciągnik się trochę kopie. Trochę tego błota tam porozpierdzielałem w tych sadach, no ale to nic. Trzeba działać. Jadę teraz tam, przekoszę te, tam gdzie więcej tych patyków, tak samo jak tutaj. Żeby tam tym małym się znowu nie spinać po tych gałęziach. No i tyle, lecę sobie dalej, dzień mija. Przekoszę tą jedną kwaterę największą, zjadę i wiecie co, i chyba wrócę tam grabić z powrotem. Bo tak jak mówię, no jednak ten ciągnik jest ciężki. No i trochę te kolejne też tam robię, więc no nie chcę przesadzać, sami wiecie jak to jest. Także ja sobie lecę dalej. Reszta materiału w sadzie.
Także no słuchajcie, tak jak widzicie, ja sobie latam dalej. A jestem, wiecie co, tak w połowie mniej więcej tej kwatery. Bateria mi powoli pada, więc podejrzewam, że no następny kawałek, jak będziemy chyba tutaj grabić, tak mi się wydaje. Także tak wygląda sytuacja. Do później. Słuchajcie, ktoś tam wczoraj pytał, jak taki wygarniacz radzi sobie z dużą ilością patyków. No więc wam pokażę, jak sobie radzi. W mojej opinii radzi sobie całkiem dobrze. Ta sama osoba pytała, czy wyprostuje, czy wyrówna sobie koleiny. No słuchaj, no coś tej ziemi on tam wygarnie, ale ja nie wiem, czy to można nazwać jakimkolwiek równaniem. No zawsze on tam wrzuci coś w kolei na tej ziemi, czy tych liści, czy tam nie wiadomo czego. No ale to samo przez się, no to nie jest do równania w międzyrzędziach, więc ja bym tutaj nie liczył na jakieś cuda. No tak jak widać, on gdzieś tam coś zgarnuje, w jakiś tam sposób to wyrównuje, ale no ale tak jak mówię, no to nie jest do tego, więc nie ma się tutaj czego spodziewać po tym. Ja latam sobie dalej. Skorzystałem z porady jednego z widzów. Dziękuję. Odnośnie tej śruby, no nie wpadłem na to, przyznam się szczerze. No już się narobiłem. No i działa, tak jak widać. No. Wygarniacz lata. Dużo tego materiału. No takie rzeczy się zdarzają, słuchajcie. Za dużo mi pchała kosiarka przed sobą po prostu i zrobiła się taka góra. No i teraz powoli trzeba to jakoś przegarnąć. Słuchajcie, ja sobie działam dalej. Piękna wiosna dziś. Jakie są urobki. Chyba trzeba zrobić tą hydraulikę, ktoś tam wspominał. Zawleczka zginęła, widzę. No tak to bywa.
pamiętajcie, nie ma rzeczy idealnych. Są tylko mniej lub bardziej dopracowane i to wszystko. Dobra, słuchajcie, ja sobie działam dalej. Myślę, że już nie będę was dzisiaj zanudzał. No bo jak widzicie, no cały czas się dzieje to samo. I jeszcze przez kilka najbliższych dni to samo się będzie działo. No ale może uda się nagrać coś sensownego, także pozdrawiam. Miłego wieczoru, do południa. Trzymajcie się, do jutra.